Ksiądz mówi ponad głowami. To stwierdzenie bierze się stąd, że kiedyś kapani, aby głosić Słowo Boże, wychodzili na wysokie ambony, aby ich głos rozchodził się po całym kościele no bo przecież nie było mikrofonów. A dzisiaj to określenie jest negatywnie nacechowane. Bo ksiądz, który mówi ponad głowami, to taki, który mówi w sposób niejasny. Nie trafiający do serca, jakby trochę pogmatwany. I szkoda, że tak się dzieje, bo przecież samo określenie homilein greckie tłumaczy się jako rozmowa równy z równym, rozmowa po ludzku. Dobrze, że dzisiaj młode zastępy księży używają coraz bardziej potocznego i prostego języka, bo to musi być taki strzał w dziesiątkę, takie trafienie prosto w punkt, aby poruszać nasze myślenia i prowokować do nawrócenia. Kazanie nie jest gettem oddzielonym od reszty liturgii słowa. Tutaj przemawia ten sam Bóg, co w Ewangelii, dlatego trzeba dać mu jak najlepsze narzędzie, aby mógł się on nim posłużyć, aby pewne treści wybrzmiały i trafiły prosto w serca. Homilia to forma żydowska, która wyrosła bardziej z potrzeby, ba nawet konieczności, a nie tyle. Pewnych przemyśleń naukowców w szybiurku, dlatego że kiedyś słowo Boże było w języku hebrajskim, a ludzie potocznie używali języka aramejskiego i greckiego, więc po prostu potrzeba było to przetłumaczyć na język zrozumiały dla ludności oraz obok tego to wszystko wyjaśnić. I co ciekawe, kiedyś Homilia jako. Powiedzmy, taki ideał jej było uznawane, że musi być ona bez przygotowania wypowiedziana. A dzisiaj znowu księża się do niej długo przygotowują i bardzo dobrze, dlatego że każda homilia to jest aktualizacja tego tekstu, czyli mówiąc po prostu przeniesienie starego tekstu na dzisiejsze realia. Zauważmy, że homilia jest zarezerwowana dla kapłanów, biskupów i diakonów. Dzięki tej osobowej zaporze mamy pewność, że. Ta osoba, która mówi homilię, jest do tego odpowiednio przygotowana i ma podstawy wiedzy teologicznej. I nie wystarczy tu tylko jakieś mgliste pojęcie o teologii i Biblii, albo umiejętność dobrych wypowiedzi, motywacyjnych mów, tylko to odpowiednie przygotowanie. Natomiast człowiek świecki ma wiele innych możliwości na głoszenie i chwalenie Boga. Homilia, czyli komentowanie Słowa Bożego, czy kazanie, czyli rozważanie, akcentujące sprawy moralne, to nie jest tylko czas dla umysłu. Jest to też miejsce na spotkanie z Bogiem, a na to spotkanie potrzeba otwartego serca. Więc jest to czas, żebyś też zadał sobie pytanie. I co z tego? To z tego, że ktoś teraz coś mówi, to z tego, że to słyszę. Co ja z tego mam? Jak ja to. W tym momencie przyjmuję. Jak ja na to słowo, które jest wypowiadane, odpowiadam. A teraz jakie kazania my najbardziej lubimy? Ja osobiście lubię kazania, kiedy słyszę, że Ksiądz, kiedy omawia słowo Boże, widzę, że jest to słowo, które jest dla niego żywe. Widzę, że w trakcie tego kazania wplatane jest jego świadectwo świadectwo jego relacji z Bogiem. Kazania, w których Jezus Chrystus jest przekazywany. Z kolei ja najbardziej lubię te kazania, które są krótkie, radosne, chrystocentryczne, które pozwalają mi skupić się na słowie, które wcześniej zostało przeczytane, na tym słowie, które było wypowiedziane przez samego Boga, wprost do mego serca. Postanówmy w wyniku usłyszonego słowa chociaż podjąć jedną decyzję, jakiś jeden wybór, bo dzięki temu słowo będzie bardzo praktyczne. Nie będzie tak, że pannie jednym uchem, a drugim wypadnie, tylko coś się wydarzy, coś się zmienia, żeby Nasze serce i świat się przemieniał, potrzeba decyzji. To takie proste, a cieszy.